tak jak nam obiecał pan Włodzimierz Badurak, powstał skatepark. Oni troszeczkę to jakoś inaczej nazwali, coś tam z parkiem, ale jak zwał, tak zwał, miejsce fajne. Tylko panowie, tam trzeba dużo trawy, żeby ten teren utwardzić przed mrozami. No to trochę szybko było zrobione i bagnicho. Ale zobaczcie, jakie piękne halfpipe po naszemu półrynna. Jakieś barierki. No fantastyczne miejsce do zabaw dla młodych ludzi. Na otwarcie nie przyszedł pan burmistrz. Nie bardzo dobrze, bo wiało, bo zimno. Miał chyba inne zajęcia. Otwarcia dokonała pani Marta Łaskawiec, radna naszego miasta, i Leszek Nogacki. Przyszły na rozpoczęcie działalności tego obiektu dzieci ze szkoły numer 1 i 2 z opiekunami. No, niesamowicie zaszalała opiekunka. Bardzo mi się to podobało. Natomiast kompletnie nie mam zielonego pojęcia, jak się nazywa ten pan i kim on jest, który wyczyniał cuda na rowerach na tym skateparku. Bardzo was przepraszam, no w tym momencie, kiedy robiłem realizację tego programu, z panem i mamą musiałem natychmiast wrócić do domu. Nie byłem w stanie sprawdzić, kim ten pan jest. Dziś twarzy go znam. Na pewno się z nim jeszcze spotkam, ponieważ wyczynia cuda na rowerze i bardzo mi się to podobało. Miejsce jest fantastyczne. Mówcie co chcecie, ale takie miejsca dla młodzieży są potrzebne. Ja widziałem po tych dzieciakach, jak szalały, jak się bawiły. To nie komputer, to nie jakieś zdalne siedzenie w domu, to świeże powietrze i to jest potrzebne. Całą uroczystość tego otwarcia, no skromną, bo małą, fajną, poprowadziła nasza ulubiona Ula Kurek, która jest właśnie szefem od tych najważniejszych inwestycji i tych spraw, i bardzo jej za to dziękuję. I nikt nie mówi, że to jest miejsce zamknięte, bo musi być zamknięte, żeby się tam cuda nie działy. Ale ci panowie, a ich tam jest chyba ze czterech moich kolegów, którzy się opiekują tym terenem, na pewno będą to udostępniać. I ten artysta, którego widzieliście na tym rowerze, na pewno tam będzie prowadził zajęcia. Ja na pewno nie będę tak jeździł jak on. Nie ma takich szans. Natomiast ci młodzi, których widzieliście na hulajnogach, no to jest wymarzone miejsce dla ich rekreacji. Dziękuję bardzo.